Matka Boża Nadziei, Hamburg, Kościół Świętego Józefa, 2 grudnia 2020 roku. Dzisiaj mamy 77. rocznicę cudownego uzdrowienia księdza Stanisława Czajki w Krakowie 2 grudnia w 1943 roku. Tego dnia alianci bombardowali Berlin, tego dnia tragedia w Bari, gdzie Amerykanie składowali tony gazu musztardowego, który w akcji 15 dni miał być rzucony na miasta niemieckie. Miało być wytrutych tysiące, miliony Niemców. Zginęły tysiące ludzi, zginęło w Bari. Dzisiaj również mamy 66. rocznicę objawienia się Chrystusa umierającemu Piusowi XII 2 grudnia w 1954 roku. Uzdrowił Piusa XII. Jest to trzecie objawienie się Chrystusa. Pierwsze objawił się świętemu Piotrowi. Drugi raz objawił się świętemu Sylwestrowi podczas poświęcenia Bazyliki Laurytańskiej. Trzeci raz, właśnie 2 grudnia 1954 roku, w 11. rocznicę tragedii w Bari, cudownego uzdrowienia księdza Stanisława Czajki, dzięki któremu było wyświęconych 80 kapłanów 25 marca w 1944 roku w kościele świętego Tomasza w Krakowie. Ksiądz Stanisław Czajka został konsekrowany na 28 października w 1944 roku na biskupa pomocniczego Częstochowy. Zmarł 4 lipca 1965 roku w Częstochowie w tysiąclecie śmierci świętego papieża Benedykta V. Benedykt V zmarł w Hamburgu na wygnaniu 4 lipca 1965 roku. Odrodził się 2 marca w 1915 roku w Rzymie. Po latach 2 marca w Rzymie urodził się Eugenio Pacelli, wybrany papieżem 2 marca 1939 roku, jak zapowiedziała Matka Boża Luzinie Cinapi, ukazuje, objawiając się 12 kwietnia w 1937 roku w Trzech Fontannach. Zapowiedziała również swoje objawienie 12 kwietnia w 1947 roku. Objawiła się w Rzymie. Tego dnia nawrócony Rudolf Hess w Wadowicach błagał naród polski o przebaczenie. Matko Boża Nadziei, wstawia się za nami. W tym czasie kłamstwa, panowania władcy świata, którego przedstawiciel był tutaj, w tym kościele, 12 października 1986 roku, zaczął tutaj swoją rolę zamykania kościoła. Matko Boża Nadziei, święty Józef i wszyscy święci, Jezu Chryste, wstawiajcie się za nami, abyśmy żyli w prawdzie.